Hej, witajcie, toż to Kinowy Ekspres. Nie wiem jak u was, ale tu jest fala upałów. Wewnątrz biura prawdopodobnie 30 kilka stopni. Ale jestem w dobrym humorze, dlatego że zauważam dobrą tendencję, jeżeli chodzi o dubbingi filmów Disneya oraz Pixara w kinach. Całkiem dobry w głowie się nie mieści, doskonały we Zwierzogrodzie, a teraz jestem w stanie nawet pójść na stwierdzenie, że Gdzie jest Dory to jest najlepszy polski dubbing, jaki słyszałem. Więc wspaniała robota ze strony Paszkowskiego i jego ekipy. Ale zanim przejdziemy do bardziej szczegółowej recenzji Gdzie jest Dory, to może zajrzyjmy najpierw zobaczyć, co tam jeszcze do kin wchodzi. No wchodzi coś z dubbingiem, to prawda, ale kiedy to nie jest animacja, to raczej nie ma szans, żeby to miało jakikolwiek poziom, dlatego że no budżety na dubbingi dla takich filmów są dużo niższe. To wszystko widząca, dzielna przygodówka o małej dziewczynce w fantastycznym świecie, podobno dla dzieci. Po 20 latach kosmici z Dnia Niepodległości wracają na Dzień Niepodległości, bo najwyraźniej bardzo lubią to święto. Ja miałem okazję nadrobić w końcu jedynkę kilka dni temu, no i muszę powiedzieć, że no cóż, na dwójkę się już w ogóle nie wybieram i prawdopodobnie będę się trzymał od Emerycha z daleka, czyli tego pana reżysera. Blokada to jest produkcja z takiej akcji Scope 100, gdzie widzowie oglądają kilka różnych filmów i wybierają, który z nich trafi do kin. I wybrali taki turecki zimny film. Ja pewnie się wybiorę, bo jeszcze nie miałem okazji zobaczyć, ale brałem udział w Scope 50 i jeżeli będzie jak w Scope 50, no to znaczy, że to faktycznie jest jakieś coś gatunkowego, bo w zeszłym roku wybrali thriller oraz horror. Z kolei Whit Stillman to reżyser, z którym jeszcze nie miałem okazji się w ogóle zmierzyć w swoim życiu, więc teraz w końcu mam przy okazję, dlatego że wychodzi Przyjaźń czy Kochanie. Na pewno będę tam siedział na tej sali kinowej w weekend, dlatego że zbiera bardzo ciekawe opinie i podobno Whit Stillman robi bardzo fajne komedie obyczajowe, w sensie nie, że komedie romantyczne, tylko komedie o obyczajach, bo to mamy XVIII wiek. O tym, czy dobre jest Wszyscy albo Nikt, francuskiego komika irańskiego pochodzenia, już się miałem okazję przekonać i szczegółowo mogę się wypowiedzieć, znaczy wypowiedziałem się w formie pisemnej recenzji, którą znajdziecie w opisie, więc zachęcam. Za to nie zachęcam wybierać się na komedię romantyczną Julie Delpy pod tytułem Lolo. Nie żebym sam był, ok? Jak coś, nie zwalajcie na mnie. Opinie tak krytyków, jak i moich znajomych są bardzo przeciętne i podobno jedyna warta uwagi rzecz, no to jest to, że to jest Julie Delpy. I ona tam występuje i reżyseruje też Julie Delpy. Ale tych komedii w tym tygodniu, no coś z humorkiem. Oj, coś wesoło, coś w te lato takie z humorkiem będzie. Super, tak z humorkiem. Średnik, zamknąć nawias, zamknąć nawias, zamknąć nawias, zamknąć nawias, zamknąć nawias. Gdzie jest Dory? To jest ten film, o którym myślałem, to nie jest nikomu do niczego potrzebne. No i trochę jest, to znaczy jest tam nadal też ta lekcja pod rodzica, to znaczy tato nie spinaj dupy w tej opowieści, gdzie Dory wyrusza, żeby znaleźć swoich rodziców. I Marlin i Nemo też tam przychodzą i to właśnie między Marlinem a Nemo jest znowu ta lekcja. Ale z drugiej strony, co z tego, że to nie jest jakaś super ważna opowieść fabularnie, skoro mimo wszystko sprawia tak mnóstwo radości i nawet wzruszeń. Gdzie jest Dory to być może najzabawniejszy film Pixara, a czy nadal jest daleki od tego DreamWorksowego, desperackiego próbowania śmieszenia na każdym kroku? Nie, tu jest to bardzo gustownie. Jest i nie ma tego takiego strasznego, manicznego tempa. Jest szybko, jest ten, ale nie ma hałasu. I jestem pod wrażeniem, jak dużo humoru udało się wyciągnąć z głównej bohaterki, która ma zaniki pamięci, dlatego że kiedy myślisz zaniki pamięci, to brzmi jak najbardziej irytująca rzecz kiedykolwiek, a mimo wszystko udaje się za każdym razem, że to wychodzi albo śmiesznie, albo przynajmniej uroczo. Akcja filmu przenosi nas do wodnego parku rozrywki, ale nie takiego wodnego parku rozrywki, gdzie biją zwierzęta i kroją je na plasterki, żeby robiły atrakcje dla ludzi, tylko takie, w którym biorą zwierzęta i im pomagają. Więc to są dobrzy ludzie, tylko po prostu nie pasują do tego, co akurat rybki chcą robić, kiedy oni je zabierają. Bo nie ma dyskusji, nie ma rozmowy między nimi. Rybki spędzą więc bardzo dużo czasu na lądzie, co upodabnia film odrobinę do tych najbardziej emocjonujących elementów Toy Story, czyli jesteśmy w miejscu, w którym absolutnie nie powinniśmy być i musimy jakoś przedostać się w zupełnie inne miejsce i to wydaje się jak niemożliwa rzecz do zrobienia. Więc ja mogę serdecznie polecić Gdzie jest Dory jako i śmieszną, i lekką, i no po prostu przyjemną i odpowiednią dla dziecka przygodę, na pewno dużo bardziej niż jakieś Angry Birds, które dla mnie są po prostu wrzaskliwe.
Gdzie jest Dory jest też sprytne jako film. To znaczy, zastanawiałem się, co można zrobić z tym brakiem pamięci krótkotrwałej, jaką lekcję możemy z tego wynieść. No i tutaj ta brak pamięci zostaje ostatecznie potraktowany jako spontaniczność. I to jest coś, z czym już możemy się jakby utożsamić. Więc ode mnie 4 Krystyny Czubówny na 5. Naturalnie także za dubbing. Czy to już jest 40 stopni? Ciężko powiedzieć. Mam nadzieję, że gotujecie się tak samo bardzo jak ja. Nie żebym chciał, żeby sąsiad miał tak samo źle jak ja, tylko żebyście mogli poczuć klimat tego ekspresu, tego zaduchu, tego cierpienia, tej lepkości, które występuje w tej chwili na moim czole. Mógłbym wrzucać tutaj waszą polemikę do recenzji Warcrafta i jeszcze trochę wydoić tę krowę, ale no kurczę, no nie spotkałem za dużo jakichś takich opinii, które naprawdę bym stwierdził, oto jest ciekawe spojrzenie na to. Ciężko znaleźć coś poza, no mi na przykład się podoba. Albo no to jest rozrywka dębska, kiedy po prostu nie lubisz kina rozrywkowego, czy czego ty chcesz, plus jakieś wycieczki osobiste. Chociaż oczywiście też dużo broni się filmu, mówiąc, że nie dostałem pełnego obrazu. A to, że reżyserowi wycięli przecież 40 minut filmu, więc nie wolno oceniać, albo że nie czytałeś książek, nie jesteś zainteresowany historią Warcrafta, wobec tego nie zrozumiałeś. Więc zamiast Warcrafta zrobimy taki mały komentarz Mateusza B. o czymś zupełnie innym. Dem. Niedługo premiera Kosmosu Żuławskiego w polskich kinach. Może z tej okazji kilka słów o nim. Jeden z najbardziej oryginalnych polskich reżyserów, a póki co chyba nic o nim nie było u ciebie, a chętnie posłuchałbym opinii. Widziałem ten film Kosmos na off-camerze, ale muszę się przyznać, że to jest mój pierwszy film Żuławskiego, więc nie czuję się na siłach, żeby móc mówić. Nie byłem zachwycony i moją recenzję znajdziecie w tekstową, w sensie pisemną, więc jeżeli jesteście uważnymi widzami i wiecie więcej o Żuławskim, nie powinniście traktować zbyt poważnie tej mojej recenzji. Zresztą ja w samym tym, co tam napisałem, wspominam o tym, że nie jestem być może dobrą osobą do wypowiadania się na ten temat. Więc ja wątpię odrobinę w siebie w tym wypadku, ale wy nie powinniście wątpić w ekspres. Dlatego, że ekspres nie kończy się, znaczy kończy się na dzisiaj, ale za tydzień wraca. Tak jest za każdym razem. Czemu wy jesteście za każdym razem zaskoczeni? A, i może za tydzień wrzucimy trochę więcej komentarzy, więc możecie je pisać. Jakieś pytania, obserwacje, coś tam, może poczytamy sobie za tydzień trochę więcej. Zobaczymy. Może nie. Może po prostu chcę, żebyście pisali więcej komentarzy.